Siemaneczko, z tej strony RT Gamer, witam was bardzo serdecznie w daily serii na kanale. Mam nadzieję, że nam się uda to utrzymać. Długo myślałem nad taką serią, która może się tutaj pojawiać tak po prostu, taka luźna, z dala od Ravendown. No i padło w sumie na Enter the Gungeon, gra, która kiedyś mi tam wpadła w tak naprawdę bibliotekę, którą kiedyś chciałem ogrywać i nawet kiedyś ogrywałem, w związku z czym mam kilka rzeczy odblokowanych. No ale wracamy do niej po długim czasie, także będziemy się uczyć tej gry na nowo. Jest to gra z serii Bullet Hell, czyli będziemy takie przemierzać lochy, które się generują losowo. Pokonujemy przeciwników najróżniejszego rodzaju, głównie skupionych w nazwie Givera, lochy Giver, tego typu rzeczy, nabojaki, pierdolaki, jakieś głupotaki. Także będziemy tego typu rzeczy przechodzić. No i co? Mamy do wyboru na początku czterech bohaterów. Mamy Marine, mamy pilota, mamy skazaną i mamy łowczyni. Na razie sobie zaczniemy grać pilotem. Pilot się charakteryzuje tym, że ma w swoim arsenale podstawową broń, taki rewolwer, który się może co jakiś czas tam przeładowywać, zacinać mało naboi ma, ale każdy ma tak przeważnie. Do tego ma zaufane wytrychy, które ma szansę na otworzenie każdego zamku. Możesz użyć tylko raz na zamek, no i te wytrychy nie zawiodły pilota, o ile liczymy wszystkich sytuacji, kiedy nie zadziałały, nie? Mamy pasywne umiejętności, które sprawiają, że zmniejsza ceny w sklepach i mamy drugi, który zwiększa maksymalną liczbę aktywnych przedmiotów i ilość amunicji. To nam powinno pozwolić mniej więcej troszeczkę sobie tu jakoś poradzić z tymi potworami i z, ogólnie z grą, tylko sobie zmienimy jeszcze. Okej. Dobra, no i co? Generalnie zaraz wam pokażę. Tu jest taki szybki tutorial, to sobie może go prześmigniemy na szybko, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Naprawdę szybko to przelecimy. Mamy takie sale wiedzy. Witaj w salach wiedzy, to ja, Sir Manuel. Wysłuchaj moich słów, a pokażę ci, jak przetrwać w tym przeklętym labiryncie. Przejdź przez drzwi, by kontynuować nauki. No i rozpoczynamy. Spróbuj wywrócić te stoły lub kopnąć beczki przyciskiem E. Na tym to będzie polegało. Będziemy sobie robić takie małe bariery. Doskonale, przejść do następnej sali. Więc mamy coś takiego. Mamy taką mechanikę. Najważniejsza mechanika w tej grze, czyli wciskasz prawe przyciski myszki, żeby się przewracać, zrobić sobie przewroty i unikasz. Masz wtedy chwilową kulę odporność, która trwa do momentu, aż wylądujesz na ziemi. Czyli przeskakujemy poprzez naboje i inne rodzaje zagrożeń. Grunt to dobre wyczucie czasu. Kiedy dam sygnał, otworzy się brama, no i musimy nie umrzeć. Także zaczynamy. Ona zaraz nam tą bramę otworzy, no i patrzcie na to. Będziemy po prostu w naszej grze musieli unikać tego wszystkiego rodzaju pocisków i przechodzić dalej. Dobra. Teraz mamy to, taki prosty poradnik, który pokazuje, jak przeskakiwać przez pułapki, także my sobie tutaj nie będziemy zatrzymywać się, od razu lecimy dalej. Oczywiście mamy określoną długość tego skoku, także trzeba uważać, jak dobrze wymierzyć. No i czasami zdarza się tak, że za dużo jest pocisków na mapie, dlatego będziemy musieli używać ślepaków. Ślepaki zniszczą wrogie pociski i również sprawią, że wrogowie przez krótką chwilę nie będą strzelać. Zostaną też od ciebie odepchnięci, przydatne, gdy potrzebujesz chwili na zmianę pozycji. Żeby je podnieść, wystarczy do nich podejść. Także podnosimy, wciskamy Q, strzelamy i przechodzimy. Tak to będzie wyglądało. Wspaniale, ślepaki się odnawiają co każde piętro, także korzystamy z nich mądrze. Czasem można je znaleźć w lochu Giver, czasami też w sklepach będą. Dobra, śmigamy dalej. Teraz nam nasza dobra dusza powie trochę o broni. Odpowiednia broń dla twoich umiejętności, czyli ze skrzynki rozpakowujemy naszą pierwszą broń. Będzie to miotacz grochu. Lewym przyciskiem strzelamy, prawym będziemy się rzucać, a R-ką będziemy się regenerować, w sensie ładować amunicję. No i dobra. Mamy pierwszego nabojaka do pokonania. Otrzymujemy z niego łuski, które będą walutą w tej grze. No i tutaj mamy mniej więcej pokazane, jak będzie ta mechanika tej gry wyglądała. Także nie marnujmy czasu, przejdźmy ten tutorial szybko i wejdźmy już do gry właściwej. Przeładujmy sobie. No i pięknie. Mamy jeszcze jakiegoś następnego przeciwnika.
No i pięknie. Tu jestem. Udało się. I teraz już wiesz, jak wykonywać uniki z przewrotem, jak strzelać, jak korzystać ze ślepaków. Ale to nie wszystko. Musisz wiedzieć, jak korzystać z przedmiotów, które nie są bronią. Na przykład z tej apteczki. Apteczka cię uzdrowi. Podnieś klikając E. W tej chwili nic ci nie dolega, więc na razie nie używaj, ale kiedy będzie potrzeba, kliknij spację. Dobra. Wszystko mniej więcej już wiemy. No i co? Docieramy. Widzisz coś, co po drugiej stronie, to teleporter. Możesz do niego wrócić w każdej chwili. Czyli będziemy mieli takie teleportery, rozumiem. Używamy teleportera, czyli tabulator, przechodzimy na drugą stronę i jesteśmy już tutaj. Pamiętaj, możesz się przenieść do każdego teleportera na mapie, a nie tylko do tego w aktualnym pomieszczeniu. Teleportery nie działają w trakcie walki. Jeśli wciśniesz E, stojąc na portalu, teleportujesz się do tego ze swojej poprzedniej lokacji. Zaczekam kilka sal na północ, stąd rozejrzyj się po okolicy, poszukaj lepszej broni przed walką z bossem. No i dobra. Mamy mniej więcej już taką właściwą grę, jak to będzie wyglądało w tym poradniku, czyli nasi przeciwnicy będą tutaj w nas ładować, a my będziemy tutaj starali się w miarę sensownie. Patrzcie, jak ładnie tutaj zrobi sobie tę blokadę z tego stołu. Tu się elegancko za stołem schowamy. To są zwykłe nabojaki, także nie powinny dużego problemu nam sprawić. Lecimy w prawą stronę. O, tutaj mi się troszeczkę źle rzuciło. Oczywiście nie twierdzę, że będę jakimś tutaj prograczem. Będzie bardzo wiele pewnie odcinków, gdzie będziemy po prostu przegrywać, także musicie się z tym liczyć, ponieważ no tak to będzie działało. Użyj lewy kontrol, aby zmienić broń. Jeśli masz więcej niż dwie rodzaje broni, przytrzymaj lewy kontrol, aby spowolnić upływ czasu. Dobra, i mamy AK-47, typowy karabin szturmowy. Ciskamy teraz w lewą stronę, tu już jakiś pokoik jest, zobaczmy co jest w tym pokoiku. Mamy jakieś nabojaki. Ślepak nam się udało znaleźć, no i ślepakiem możemy też odkrywać miejsca takie jak tutaj. Otrzymujemy też tarczę starego rycerza oraz hełm starego rycerza, z tego co widziałem, tak? Dokładnie, dobra. Czyli mamy troszeczkę zbroi, jak widzicie, cztery pancerze. Raczej nie ma szansy, że przegramy z tym bossem, skoro aż tak nas wzmocniło. No i rozpoczynamy. Możemy zacząć od razu sprawdzian, tak, zróbmy to. W takim razie walcz ze mną w pojedynku. No i rozpoczynamy waleczkę finałową z bossem. I mniej więcej tego się musimy spodziewać w trakcie gry, że tych przeciwników może nie będzie aż tak wielu, ale po prostu tych kul, które będą na nas leciały, będzie naprawdę, naprawdę sporo. Tym się też charakteryzuje właśnie gra typu Bullet Hell, że musimy unikać ogromnej liczby strzałów. No i dobra, udało nam się zakończyć w sumie tutorial i teraz wchodzimy już do właściwej rozgrywki. Mamy tutaj takich dwóch strażników. Lochgiver czeka, teraz możesz wejść do Lochgiver, no i rozpoczynamy naszą przygodę. Mówię od razu, że kilka rzeczy już odblokowałem, bo parę razy grałem, tak na próbę, a teraz będziemy już sobie nagrywać odcinki z tego daily. Mam nadzieję, że będą w miarę fajnie się przyjmowały na kanale, będziecie fajnie je oglądali, a jeżeli nie, no to będziemy szukać kolejnych gier, które sprawią, że ten kanał nam się troszeczkę bujnie do przodu. Te książki są dosyć problematycznym przeciwnikiem. Oj, to mi się udało ładnie tego uniknąć. Pięknie. Zwykły nabojak. To sobie go wyczyśćmy. No i dobra, ten pokój mamy zaliczony. W miarę spoko. Przeładujmy broń, żeby mieć od razu amunicję na kolejne pokoje. Nabojaki to w miarę sensownie się rozwala. Bez większego tutaj stresu z nimi. One tylko pojedyncze pociski strzelają, więc jest bardzo proste. Otrzymaliśmy pancerz, także spoko. I mamy tutaj co? Mamy tutaj dynamit. Elegancko, dynamit fajnie wybuchł w tamtą stronę i był ten gościu z łańcuchem. Dobra, mamy jeszcze dwa nabojaki. Jeden taki ze strzelbą. Muszę dobrze rozkminić, jak działają te nabojaki ze strzelbą, bo jedne wybuchają po śmierci, a drugie nie wybuchają. Chyba czerwone wybuchają. No i pięknie. Mamy kolejny pokój wyczyszczony, mamy pokój ze sklepem, ze którego zaraz zajrzymy. Poczekamy, aż sobie strzeli nabojak. Kolejny prosty pokój, jak widać. I lecimy dalej. Tu mamy szlam. Ten szlam jest trochę problematyczny, bo zostawia taki ślad za sobą.
No i ten duszek też trochę widać, że potrafi pocisku wyładować w nas, także trzeba tu zrobić jakąś małą barierę. O, te szlamy sobie wyeliminujemy i duszek też poszedł, także spoko. Kolejny pokój wyczyszczony i ciśniemy w lewą stronę. Mamy pokój z bossem, bardzo fajnie, ale z podstawową bronią będzie raczej ciężko do tego bossa wejść, więc na razie poszukamy innych pokoi, może coś tu ciekawego się trafi jeszcze i nam pozwoli tą naszą grę trochę bardziej urozmaicić. A to co to znowu za dziwny atak? Ta niebieska książka jakieś takie dziwne ataki robi. Dobra. Leży. Połówkę serduszka znaleźliśmy, na razie nie potrzebujemy jej. Przeładujmy broń. I wchodzimy do kolejnego pokoju. Tu mamy co? Mamy jakieś nietoperki. Dobra, na dole zakuty łeb jest. Ten przeciwnik się nazywa zakuty łeb właśnie. Dobra, przeładujmy parę razy jeszcze tego nawojaka, zestrzelmy. Dobra, i został ten zakuty łeb do zestrzelenia. Mamy kolejnych przeciwników. O kurde, sporo granatów. Dobra, ładnie, wszystkie koło siebie wybuchły. Także, oj, tu ładnie oberwałem od tego zwykłego nabojaka. Ustrzelił mnie. Pięknie, jeden leży, jeszcze został nam jeden do zabicia. No, te na razie są nie takie jakieś problematyczne, ale mimo wszystko w całym tym ferworze walki, gdzie będzie dużo naboi, to idzie się tu naprawdę pogubić, powiem wam szczerze, bo już widziałem parę walk z bossem i no, ciężko jest. Dobra, tu mamy jakiegoś ducha. Chcę się tym przeturlać. Dobra. Elegancko, to się udało. Zwykły nabojak, ale oberwałem. Dobra, mamy serduszko tam gdzieś z tyłu na plan. O Jezu, się na nas rzucił ten granat. I mamy zieloną skrzynię, sprawdźmy ją. Kabura na biodro, szybkie dobywanie broni. Zobaczmy, co to jest. Wystrzeliwuje jeden pocisk podczas przeładowania. O, sprawdźmy. No przeładuj. Aha, dobra, faktycznie strzela. Tu mamy jeszcze jeden pokój do sprawdzenia, więc zobaczmy go na górze. Na razie 47 amunicji, jeszcze tych łusek, także niezbyt dużo pieniędzy nam się udało. W miarę prosty dynamit na środku. Dobra, nabojak leży, armor zdobyliśmy. Dziwny pokój, taki duży, tylko dwa potwory. No i sprawdzamy prawą stronę i w prawej stronie nas czeka co? Chyba nic, pusto. Zwykły pokój pusty. Dziwne. No ale taki się też trafia. Okej. Na górze mamy jeszcze jakiś jeden pokój, może go też sprawdzimy przed bossem. Może jakaś broń się trafi fajna, bo na razie póki co mamy broń podstawową, co nam nie wróży zbyt dobrze walki z bossem. To kilka strzałów mamy tylko do oddania. Sprawdźmy tutaj. Dobra, na razie nie jest źle. Przewróćmy ten stół. O, czerwone wybuchają, właśnie. Po śmierci wybuchają, ale nie wszystkie też. Dziwne. Dobra, niebieskiego zestrzeliłem. I pokój wyczyszczony. Mam jeszcze jeden na dół, jakiś mały pokoik. I jest druga niebieska skrzynia. Spróbujmy otworzyć ją za pomocą tego naszego urządzenia. I się nie udało. A nie, jest, dobrze. I mamy pistolet świetlny. Nie ten prawdziwy. Dobra, 5 strzałów i ostatni raz jakimś ptakiem rzuca. Okej, niech będzie. Sprawdźmy jeszcze sklep, który nam tutaj został po lewej stronie i będziemy szli już na bossa. Mamy ślepaka, mamy co? Technika, stołostrzelba, naboje zombie, pancerz, klucz i amunicja. Wezmę ten pancerz, bo pancerz jest zawsze spoko. No i co? To serduszko, co zostało, jeszcze podniesiemy sobie. Chyba była najkrótsza droga tego serduszka. Także podnieśmy je sobie, zawsze pół serduszka przyda nam się na walce. Chyba wszystko już zwiedziłem, tak jest. No to lecimy na pierwszego bossa na naszym odcinku. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bossów na razie widziałem trzech, akurat trafił się król naboi.
powinno być w miarę sensownie, bo już jego mechaniki widziałem. Król nabojów odpala się, no i lecimy. Zobaczymy. Dobra, pierwsze jakoś tam się udało uniknąć. Hop! Słaba lokalizacja. Dobra, udało się. Fuck, blisko było. Straciłem pierwszy pancerz, ale to jeszcze nie jest problem duży. Sobie strzelimy, trochę z opóźnieniem strzelimy potrzebnie. Dobra, nice. To też unikniemy. Więc straciłem niepotrzebnie. No i dobra, gitara. Nabojak poszedł. Otrzymujemy 4 kredyty. Otrzymujemy naboje. Otrzymujemy pełne serduszko. I otrzymaliśmy jeszcze jakiś przedmiot. Rubinowa bransoleta. Odrzucana broń. Poczekajcie, co to daje? Każda broń odrzucona w trakcie noszenia tej bransolety eksploduje. Okej, dziwne. Dobra, na razie niech będzie. Czy coś jeszcze tu mamy? Chyba już nic. W takim razie przechodzimy dalej i dochodzimy do piętra drugiego. Co tu mamy? Jakiś guzik, ale na razie go nie klikamy. Schodzimy niżej. No i mamy właściwy logiwer, moi kochani. Także tam to było takim przedsmakiem. A teraz widzimy się już na tym właściwym. Tu mamy też już innych przeciwników, jak widzicie zresztą mamy snajperów, którzy nas tutaj mierzą. Akurat snajperzy nie są tacy trudni, bo oni mają kilka sekund, w których możemy zareagować, także spoko. No, mamy tego kwadraciaka. Tamtego po lewej stronie nie widziałem, faktycznie muszę... Ojojoj, tutaj ledwo mi się udało tego uniknąć. Dobra, jeden leży, został mi ten w tym narożniku jeszcze. Ajajaj, akurat rzuciłem się idealnie pod ten strzał. No trudno. Sprawdzamy pokój na górze. Mamy znowu snajpera. Dobra, rozsypał się. Mam jakiegoś ptaka. Rozsypał się i chyba wszystko, co? Tak jest, dobra. Tu mamy też pułapki, ale pokój nieprzyjemny, ale łatwo się go przeszło. Mamy drugiego nabojaka, mamy to głupie oko. Kolejny nabojak, kolejne oko. I to jest najgłupszy. Ten to jest w ogóle wariat. Wyładujmy tego pociska. Kurde, no. Nie lubię tego przeciwnika, naprawdę. Ajajaj. Muszę broń zmienić może. A to co to jest? Okej, leży. Gdzie ta? Jak to ustrzelić, cholera? Dobra, leży. Masakra to jest. To nawet po śmierci działa. Mamy pudełko z amunicją. Mogę je zostawić, ale lepiej je użyć. Okej. Okay. Mamy tego bloba. Fuck. Dobra, tu jakimś fartem się udało. Nice. No mówię, no tutaj naprawdę trzeba uważać na te wszystkie pociski, cholera, bo jest ich sporo. Ten to też w ogóle jakiś jest kosmiczny ziomeczek, co robi. No i pięknie. Wjeżdżamy tutaj i co my mamy dalej? Mamy jedno serduszko, strasznie słabo. Dobra, leży. O nie, ten slime. Fuck, 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 fuck. Odepchnijmy ich może. Dobra. Jakoś tam się udało. Ale pokój ciężki. Wow, jaka wielka skrzynia.
Nie wiem, czy chcę marnować, kurde, ten... możliwość użycia tego przedmiotu. Bo może byśmy znaleźli klucz, żeby ją otworzyć. Ta może być jakaś naprawdę dobra broń. W takiej czerwonej skrzyni. A to co to jest? Szklana świątynia. Pomódl się albo odejdź. Pomódl się. Chwilowa obrona. O, spoko. Dobra, mamy sklepikarza. Syrena. Nakręcana spluwa. Mamy klucz. Weźmy ten klucz. Pierwsza spłonka. Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy tą skrzynię. Wow! Laserowy lotus poziom 5. Dobra. Wygląda mocarnie. Tylko żeby dotrwać z nim do tego, do bossa. Jakiś złoty klucz na środku jest. Okej. Ciekawe co otwiera, klucz do celi. Ciekawe co otwiera, pewnie otwiera cele, nie? A co to jest to? Amunicja, broń częściowo załadowana. Dobra. Mamy 1,5 serduszka, nie jest źle. Okej. Spoko. Kolejny pokój zaliczony. No na razie idzie wcale nie tak najgorzej, muszę powiedzieć. Szło mi dużo gorzej w poprzednich nagrywkach, gdzie próbowałem to nagrać dla was. Także no... nie jest źle. Dobra. Okej. Tak go dobiję. Pięknie. Sprawdźmy na górze. Za duży pokój, kurde, niebezpieczny. Dobra, jakiś wielki nietoperz, który odbija pociski od ścian. Nie lubię takich pocisków, które się odbijają, niestety. Co to jest to? Dobra, elegancko. Mamy to. Mamy tu jakiś pokój zamknięty od dołu, więc zajrzyjmy go od niego od lewej. Zwykła skrzynka, dobra. I może zostawmy tą skrzynkę. Nie wiem, co to jest za pokój ten, ale weźmiemy tą mocną broń i wejdziemy tutaj, zobaczymy. O! Chyba mam ten klucz, co? No i książka, co to jest? No nareszcie. Wiedziałem, że ratunek nie przybędzie od razu, ale bez przesady. Minęły całe wieki. Tak czy inaczej, powinniśmy wrócić do sklepu. Zbyt długo był zamknięty. Odwiedź nas kiedyś, będziemy na najwyższym poziomie wyłomu. Nie da się tam nie trafić. Dobra. Dziękuję za ocalenie pani Kadencji i mnie. Odprowadzę ją do wyłomu. Szybciej, Wole. Uch, zawsze jesteś taki wolny. No dobra, czyli uratowaliśmy tym kluczem jakichś ludzi, którzy będą w wyłomie na nas na górze czekali. A tu mamy... o kurde, co to jest? Coś tu mogę kliknąć? Strzelić albo coś? Chyba nic nie mogę, jakiś po prostu taki grobowiec. Dobra. Sprawdźmy teraz ten pokój. Ten nam jeszcze został. Przeskoczę. Przeskoczę, dobra, elegancko. I mamy pokój z bossem. Czy coś jeszcze nie widzieliśmy? Tu jeszcze nie widzieliśmy jednego pomieszczenia na dole. Więc zajrzyjmy sobie do niego. Mamy tego maga. Dobra, leży. Okej. Zwykły nabojak, pięknie. Czy mamy wszystko? Mamy chyba wszystko, moi kochani. Dobra, sprawdźmy sklep. 43. Weźmy pancerz na pewno. Ślepaka nie kupię. Kurde, zabrakło mi 3 łusek, żeby ślepaka kupić. Czy gdzieś jeszcze mogę jakieś pieniądze zarobić? No raczej średnio. Tą skrzynkę mogę jeszcze sprawdzić. Nie udało się. Skrzynka zamknięta. No dobra.
To wjeżdżamy na tego bossa, zobaczymy jak to będzie szło. Laserowy lotus odpalony i zobaczmy jaki będzie boss. Tutaj to chyba jeszcze nie byłem na tym poziomie, powiem szczerze. Givergona. Okej. Okay. Co ty potrafisz, Givergona? Pokaż ty się. O cholera. Szybka jest. Oh fuck. No to ładuje ładnie. Dobra, dobra. Nie jest źle. Dobra. Nie mam ślepaków niestety. Givergona już ma mniej niż pół życia. Bardzo dobrze. Kurde, zamroziła mnie. Nie mogę strzelać. Dobra, unikamy, unikamy. Fuck, oberwałem. Ale leży. Pięknie. Dobra, i co my tutaj mamy? Serduszko otrzymaliśmy. To w ogóle jakiś jest... jakaś nagroda, ale nie widzę jej. Otrzymaliśmy... JK47, substytut. No dobra, moi kochani, udało się przejść dwa poziomy bez większego problemu na razie. Na pewno dużo pomogła ta broń. Zjeżdżamy na poziom trzeci. Fajnie taki pierwszy odcinek pilotażowy, że nam się udało, kurde, dwa poziomy przejść. Kopalnia czarnego prochu. Poziom trzeci. Ciekawe, że można wpaść do środka. Spróbujemy? Okej. Okay. Co tu jest? Jakiś wykrzyknik jest na razie. Dobra, ej. Ale chyba nie straciłem życia, najważniejsze. To wychodzimy, dobra. Co to za broń w ogóle? Ej, poczekajcie, ona jakaś jest skrzywiona. Co to za broń? Żebym się zaraz sam nie ranił. Szklany kamiegoun. Okej, to co zdobyłem. Klusek w kształcie giwery. Podłużny, płaski klusek w kształcie giwery. Podstawa kuchni bronią umarłych. Czemu on jest tak do dołu skrzywiony? Czy on jest strzał do dołu? Zaraz zobaczymy. Nie, strzela normalnie. Po prostu tak wygląda. Co to tam za grzyb jest jakiś wielki? Okej. Dobra, chyba leży. Och, jak się długo pali ten grzyb, ja pitole. O to co to jest? O fuck. No to się oberwałem. Starałem się spać najbardziej jak się to dało w ten, w naroczkę i tak oberwałem. Ale ta broń jest kiepska. Jej, tylko się oberwałem raz, no nie mogę, no. Słabo się rzucam, po prostu. A to co? Ja pierdziele. To są podstawowi przeciwnicy w tej grze? Naprawdę? Gdzie ten pająk jest tutaj? Dobra. Leży. Dobra, zwykle na bojaki, spoko. A co to wybuchło? Chyba ta pajęczyna wybuchła. Sprawdźmy to. A, już nie sprawdzimy. Amunicja, dajmy do tej broni. Dobra. No i co, jedziemy. Skrzynka. Zostawmy na razie póki co. Mamy jakiś inny teleport? Mamy stąd. I sprawdzamy sobie dół. Jakieś nowe nabojaki, kurde, które się zamykają i wybuchają. Dobra, wybuchają. Co to za nowe nabojaki są? Okej. Okay. Slajmy, niedobrze. Fuck! Oj, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, te slajmy trzeba się pozbyć. Ej, jakoś to przetrwałem, ale o Jezu, ciężko. Ciężko, ciężko. Co my tu mamy? Jednym słowem, które da się odczytać, jest ofiara. Czujesz się jak ślepak. Odejdź. Nic tu nie mogę z tym zrobić, dobra. Mam jedno serce, cholera. Słabo. Dobra, na razie póki co spoko.
co tu strzela. Dobra, pokój się sam wyczyścił. Coś się samo zabiło. Zielona skrzynka, nie mam znowu kluczy, cholera. Spróbujmy otworzyć, nie udało się. Trudno. Sprawdźmy pokój po prawej stronie, zobaczymy co tu nas czeka. I tutaj mamy... Co my tu mamy? Co tam strzela w nas? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, że tu wszedłem. Fuck! Ale bez sensu. Dobra, trudno. Pół serduszka mamy, moi kochani. Ciężko będzie to przetrwać. Jezu, jakie pokoje dziwne. Fuck! No i niestety zginęliśmy. Tak się będzie nam kończyła gra bardzo często. Umierasz. Zabiliśmy... 153 jednostki, zdobyliśmy 124 łuski, graliśmy 21 minut, obszar kopalnia, giwerownik, byliśmy pilotem i zabił nas gad. Także tak to wygląda, pilotażowy odcinek jest na kanale, jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, widzimy się w kolejnym już jutro. Na dziś to tyle, trzymajcie się, no i cześć.